Laserowe źródła światła białego możemy wykonać na dwa sposoby. Pierwsze z nich to klasyczne rozwiązanie połączenia kilku wiązek promieniowania laserów o różnych długościach światła, które generują zakresy mniej więcej zbliżone do światła zielonego, czerwonego i niebieskiego. Drugim sposobem to jest zastosowanie dodatkowego układu pobudzającego lub w postaci niebieskiej diody laserowej bądź matrycy diod laserowych, które w połączeniu z konwerterem w postaci luminoforu, który generuje, emituje szeroką wiązkę promieniowania laserowego w zakresie światła widzialnego. I połączenie tych dwóch parametrów daje nam źródło światła białego. Źródło światła białego może być używane w dwóch modach. Pierwszy to jest mod transmisyjny, a drugi to jest mod odbiciowy. Przy czym od razu musimy zaznaczyć, że praca w modzie odbiciowym jest znakomicie wydajniejsza ze względu na łatwość chłodzenia płytki luminoforu. Jest to związane z tym, że przy oddziaływaniu wysokich gęstości mocy wydzielają się straty w postaci ciepła. Takie rozwiązanie może zostać zastosowane w wielu branżach. Przykładowo najczęściej rzuca się w oczy na przykład reflektor samochodowy, laserowy. Następne to są oszczędne, energetyczne, oszczędne źródła lamp ulicznych, jakieś zastosowania o charakterze specjalistycznych lamp w szpitalach czy panele oświetleniowe.